Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Technika w rolnictwie. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Przekładnie służą do przekazywania energii mechanicznej od elementu napędzającego do napędzanego. Zwykle towarzyszy temu jednoczesna zmiana prędkości oraz odpowiadająca jej zmiana momentów lub sił. Jeżeli w przekładni są tylko dwa wały, nazywamy ją przekładnią prostą, jeżeli występuje ich więcej, przekładnią złożoną. Każda przekładnia złożona składa się z przekładni prostych. Przekładnie pasowe stosowane są w przekładniach, w których moment obrotowy przekazywany jest na dłuższe odległości, np. z silnika spalinowego na koła jezdne kombajnu zbożowego Bizon ZO56. W przekładni pasowej ruch obrotowy przekazywany jest z koła napędzającego na koło napędzane za pośrednictwem pasa, który je łączy. Przyczepność pasa do koła pasowego uzależniona jest od kąta opasania koła pasowego i naciągu pasa. Przy większym kącie opasania przyczepność pasa jest większa, tym samym mniejszy jest poślizg pasa na kołach pasowych. W celu zwiększenia kąta opasania i przyczepności pasa stosuje się napinacze. Przekładnie pasowe, otwarte. Obydwa koła pasowe znajdują się w jednej płaszczyźnie i mają taki sam kierunek obrotu. Skrzyżowane, koła mają obracać się w przeciwnych kierunkach. Pas opasujący je musi się skrzyżować. Półskrzyżowane, wały nie są równoległe. Przekładnie łańcuchowe służą do przekazywania napędu między dwoma równoległymi wałami za pomocą kół łańcuchowych i łańcuchów. Na kołach łańcuchowych znajdują się zęby, między które wchodzą stworznie ogniw łańcucha. W technice rolniczej najczęściej wykorzystuje się przekładnie rolkowe, stworzniowe, galla, np. do napędu w kombajnach ziemniaczanych, kopaczkach i sadzarkach. Przegubowe, Everta, np. przyczepach samowyładowczych firmy Brochard. Ogniwowe, np. przenośniki łańcuchowo-listwowe, roztrząsa czy obornika. Przekładnie zębate służą do przenoszenia momentu obrotowego z jednego wału na drugi lub zmiany ruchu obrotowego na posuwisty, np. przekładnie zębatkowe. Zapoznaj się ze schematami pracy przekładni zębatych. Przekładnie hydrokinetyczne przekazują napęd z wału napędzającego na wał napędzany za pośrednictwem cieczy wirującej wewnątrz obudowy przekładni. W szczelnej obudowie znajdują się dwa wirniki i kierownica. Mają one wewnątrz promieniście rozłożone łopatki, ukształtowane tak, że razem tworzą jak gdyby linię śrubową, nawiniętą dookoła środkowego pierścienia przekładni. Wirnik, nazywany pompą, jest osadzony na wale napędzającym. Drugi wirnik, nazywany turbiną, osadzony jest na wale napędzanym układu napędowego. Kierownica połączona jest na stałe z obudową przekładni. W czasie pracy przekładni, napędzana przez silnik pompa, wprowadza w ruch ciecz znajdującą się w obudowie. Strumień cieczy zostaje skierowany siłą odśrodkową na łopatki turbiny. Napór cieczy na łopatki turbiny wywołuje jej ruch. W czasie ruchu obrotowego turbiny wirująca ciecz napotyka opór łopatek nieruchomej kierownicy, co powoduje zmniejszenie prędkości obrotowej turbiny, a tym samym i stosunku tej prędkości do stałej prędkości pompy. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.